Spójrzmy teraz na ćwiczenie pierwsze. Tutaj mamy przejść z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej do postaci ogólnej. No i na początek takie szybkie przypomnienie. Zobaczcie, postać ogólna wygląda w ten sposób. Czyli mamy ax kwadrat dodać bx dodać c. Natomiast postać kanoniczna to będzie ta postać, z której możemy sobie bez problemu odczytać współrzędne wierzchołka naszej paraboli. No bo wierzchołek będzie miał współrzędne p oraz q. Czyli faktycznie, jeżeli spojrzymy na podpunkt A czy na podpunkt B, no to wzór nam przypomina właśnie, czy wygląda jak postać kanoniczna. Jeżeli natomiast chcemy przejść do postaci ogólnej, no to co musimy wykonać? Tutaj zauważcie, że mamy ten nawias podniesiony do kwadratu, czyli musimy wykonać wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór A odjąć B do kwadratu, czyli otrzymamy A kwadrat odjąć 2AB dodać B kwadrat, a później wszystko to, co mamy w nawiasie, pomnożymy przez minus 2. No ale po kolei. Minus 2 przepisujemy, otwieramy nawias, to, co mamy w nawiasie, podnosimy do kwadratu, czyli mamy tak, x do kwadratu odjąć 2 razy x razy 3, czyli 6x, dodać B do kwadratu, czyli 3 do potęgi drugiej to 9, no i jeszcze pamiętajmy dodać 6. Zapisałam ten nawias, ponieważ teraz w kolejnym kroku wszystko to, co mamy w nawiasie, mnożymy przez minus 2. Gdy mamy samą literkę, czyli na przykład samo x kwadrat, no to wiadomo, że tutaj znajduje się jedynka. Minus 2 razy 1 to minus 2x kwadrat. Minus 2 razy minus 6 to plus 12x. No i minus 2 razy 9 to będzie minus 18, no i jeszcze plus 6. Możemy zredukować wyrazy podobne, zobaczcie. Czyli mamy minus 2x kwadrat plus 12x minus 18 plus 6 to minus 12. I to już będzie postać ogólna. I odczytajmy sobie odpowiednie współczynniki. A to jest to, co znajduje się przy x w drugiej potędze, czyli nasze a to będzie minus 2, b jest przy x, czyli 12, a c jest równe minus 12. To samo zróbmy tutaj. Stosujemy najpierw wzór skróconego mnożenia, no ale tutaj mamy plusik, czyli będziemy wykorzystywali ten drugi wzór. Mamy a kwadrat dodać 2ab i dodać b kwadrat. No to tak. Przepisujemy minus 1 drugą, otwieramy nawias i mamy tak, a do kwadratu, czyli x do potęgi drugiej, dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy x razy 1 druga, to będzie 1x, czyli po prostu x, b kwadrat to 1 druga do potęgi drugiej, czyli 1 czwarta, no i plus jeszcze 1 druga. Następnie mnożymy cały ten nawias przez minus 1 drugą, czyli minus 1 druga razy 1 to minus 1 druga x kwadrat, minus 1 druga razy x to minus 1 druga x i minus 1 druga razy 1 czwarta to minus 1 ósma plus jeszcze 1 druga. Redukujemy wyrazy podobne, czyli oczywiście no, musimy najpierw sprowadzić te dwa wyrazy do wspólnego mianownika, czyli to sobie przepiszmy. Czyli wspólnym mianownikiem będzie ósemka, tu mamy 8, czyli mamy 4 ósme. Zatem mamy minus 1 drugą x kwadrat, odjąć 1 drugą x, dodać 3 ósme i to będzie postać ogólna. Odczytajmy nasze współczynniki, to później nam się będzie przydawało, czyli a to będzie minus 1 druga, b to minus 1 druga, a c to będą 3 ósme. Spójrzmy jeszcze na podpunkt c, czyli tutaj znowu na początek stosujemy wzór skróconego mnożenia. Może go Wam jeszcze zapiszę, żeby wszystko się utrwaliło. No i teraz tak. Mamy y równa się, między trójką a nawiasem mamy mnożenie, czyli jeszcze nawias pozostawimy. I po kolei x kwadrat odjąć 2 razy x razy 5, czyli 10x. B kwadrat to 5 do potęgi drugiej, czyli 25, no i plus 9. W
kolejnym kroku wszystkie wyrazy z nawiasu mnożymy przez 3, czyli mamy 3x kwadrat, odjąć 30x, dodać 75, no i plus 9. No i na końcu musimy jeszcze zredukować wyrazy podobne, czyli mamy 3x kwadrat, odjąć 30x, dodać 84. Zatem nasze a to będzie 3, b, czyli ten współczynnik przy x to minus 30, natomiast c to 84.